Witajcie. Nazywam się Anna Kotarba i na co dzień zajmuję się danymi. Jest mi bardzo miło, że mogłam przygotować dla Was kurs Data Science – Zawód Przyszłości. Z wykształcenia jestem matematykiem, ale śmiało mogę powiedzieć, że moja ścieżka kariery bardzo mocno zmieniała się przez lata. Zaczynając studia, miałam dwie dziedziny matematyki, których nie lubiłam. Były to rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Szczęśliwym zrządzeniem losu zdarzyło się jednak tak, że w trakcie studiów polubiłam się i z probabilistyką, i z testami statystycznymi. I wkrótce zaczęłam pracować jako analityk danych. Kiedy zaczynałam swoją pierwszą pracę, termin data science dopiero zaczynał nabierać znaczenia. Kiedy o tym mówię, mija dopiero 10 lat od momentu, w którym w Harvard Business Review, jednym z najbardziej opiniotwórczych magazynów dotyczących zarządzania, ukazał się artykuł, który spopularyzował zawód data scientisty. Zaczynając swoją karierę analityka danych, nie wiedziałam jeszcze, że w 2022 roku będę zajmować się data science. Obecnie, na co dzień bowiem, prowadząc własną firmę, mam zdecydowanie szersze obowiązki. Ciągle pracuję z danymi, jak analityk danych, ale zaczynam od zdefiniowania problemu, a kończę na wnioskowaniu i rekomendacjach wdrożenia różnych rozwiązań. Gdzieś w środku tego procesu pojawiają się dane, pojawia się analiza, eksploracja danych i modelowanie. Wszystko to w otoczeniu programowania. Moim głównym zadaniem jest jednak przekucie problemu na dane, zrozumienie tych danych i wyciągnięcie odpowiednich wniosków. A na końcu opowiedzenie o tym osobom, które na co dzień niekoniecznie zajmują się analizą danych czy obliczeniami. Wybierając studia, długo wahałam się, czy matematyka jest dla mnie. Moje obawy brały się z tego, że nigdy nie byłam prawdziwym ścisłowcem. Nigdy nie byłam typowym ścisłowcem. Zawsze lubiłam matematykę, ale podobnie jak matematyka pociągały mnie języki obce czy przedmioty bardziej humanistyczne. Po latach zrozumiałam, że matematyka stała się dla mnie idealnym narzędziem do pracy w różnych branżach. John Takei, amerykański matematyk i statystyk, twierdził, że najlepsze w byciu statystykiem jest to, że możesz się bawić na podwórku wszystkich. Myślę, że w data science także to jest najlepsze. Pracowałam m.in. z danymi finansowymi, pracowałam przy projektach językowych i psychologicznych. Analizowałam zachowania użytkowników serwisów internetowych. Miałam okazję od strony danych poznać fizjoterapię. Nie mam pojęcia, z jakimi danymi będę pracować za rok albo za dwa lata. I nie mam też pojęcia, która branża będzie mi wtedy najbliższa. Data science jest zdecydowanie jedną z najciekawszych i najszybciej rozwijających się dziedzin w ostatnich latach. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego z 2021 roku nauka o danych została zidentyfikowana jako umiejętność o największej luce kompetencji na rynku pracy. W roku 2020 liczba ofert pracy dla osób specjalizujących się w danych przewyższała liczbę osób poszukujących takiej pracy trzykrotnie. SQL i Python, dwa języki mocno powiązane z data science, są odpowiednio trzecią i czwartą najpopularniejszą technologią wśród profesjonalnych programistów. Termin data science powstał już w 1974 roku, kiedy to Peter Naur, duński pionier programowania, zaproponował go jako alternatywną nazwę dla informatyki. Jednak w 2001 roku amerykański informatyk William Swain Cleveland w tekście Nauka o danych – plan działania na rzecz rozszerzania technicznych obszarów statystyki postawił sobie za cel wprowadzenie data science jako zupełnie oddzielnej dyscypliny odnoszącej się do analityki. Skuteczne opowiadanie historii płynących z danych to jedna z najpotężniejszych umiejętności. Jedna z najpotężniejszych umiejętności, jakich mogą się nauczyć badacze danych. Pozwólcie, że opowiem, jak został zaplanowany kurs Data Science – Zawód Przyszłości. W trakcie tego kursu spotkamy się z różnymi aspektami pracy z danymi. Opowiem o tym, jak zacząć swoją przygodę z Data Science, poznamy najczęściej używane narzędzia i zgłębimy techniki pracy z danymi. Rozkodujemy pozornie trudne pojęcia związane z data science.
Skupimy się też na karierze i podpowiedziach. Podpowiedziach, jak otrzymać pierwszą pracę związaną z danymi. No dobrze, zacznijmy więc od podstawy. Zdefiniujmy formalnie data science. Czym jest ta popularna nauka o danych? Na początek musimy wiedzieć, że data science wykorzystuje techniki i algorytmy matematyczne po to, aby czerpać wiedzę i inteligencję biznesową zarówno z uporządkowanych, jak i nieuporządkowanych danych. Przepływ pracy w nauce o danych obejmuje szereg bardzo dynamicznych procesów, takich jak choćby zbieranie danych, przechowywanie tych danych, oczyszczanie, analiza danych, grupowanie, modelowanie i wnioskowanie. Po uzyskaniu obserwacji naukowcy zajmujący się danymi przeprowadzają badania eksploracyjne. Również wizualizacja danych pozwala podejmować mądre decyzje strategiczne i dzielić się spostrzeżeniami na podstawie danych. Powiedzmy też, dla kogo jest przeznaczony ten kurs. Jeśli myślisz o karierze data science lub jesteś na początku przekwalifikowywania się na osobę pracującą z danymi, przechodząc przez kolejne lekcje, uporządkujesz swoją wiedzę. Stworzysz plan nauki i dowiesz się, czego tak naprawdę musisz się nauczyć. Celem kursu jest zapoznanie z wszystkimi najważniejszymi aspektami pracy w data science. Materiał tego kursu pozwala poznać naukę o danych zarówno od strony kariery, codziennego dnia pracy, jak i od strony narzędzi programistycznych i przykładów analizy czy budowania modelu. Kurs zaczniemy od podstawowych pojęć i definicji, tak żeby na późniejszym etapie zrozumieć słownictwo, którym będziemy się posługiwać. Słownictwo, które jest typowe dla branży danych. Na kolejnym etapie rozprawimy się z mitami dotyczącymi data science. Dowiesz się, jak się uczyć i jak tę naukę zaplanować. Od zaplanowania nauki przejdziemy do praktyki. Najpierw przyjdzie czas na poznanie języków programowania. Później wejdziemy w świat analizy i wizualizacji danych. Mając podstawy, będziemy mogli zobaczyć przykłady modeli uczenia maszynowego i zrozumieć też sieci neuronowe. W kolejnym etapie sięgniemy po problemy związane z big data i dowiemy się, jak radzić sobie z naprawdę dużymi zbiorami danych. Dowiemy się też, do czego mogą nam się przydać chmury obliczeniowe. Na koniec kursu przygotujemy się do rozmowy o pracę na stanowisko data scientisty. Z tego kursu wyniesiesz przede wszystkim wiedzę o wszystkich najważniejszych aspektach data science. Będziesz mieć okazję poznać przykłady różnych etapów tej pracy. Zrozumiesz, z czym tak naprawdę wiąże się zawód data scientisty. I będziesz w stanie zaplanować swoją naukę zawodu. Serdecznie zapraszam Cię do rozpoczęcia przygody z danymi.